Hej, witam Was w nowym filmiku. Dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was tutorial makijażowy i jest to makijaż, który miałam w ostatnich dwóch filmikach. W filmiku z projektem Denko z ostatnich 3 miesięcy, a także w filmiku z bublami kosmetycznymi. Makijaż ten bardzo przypadł Wam do gustu i wiele z Was pytało się o niego i prosiło o tutorial. Dlatego postanowiłam nagrać go dla Was i pokazać, jak wykonać ten makijaż, bo jest on rzeczywiście naprawdę efektowny, a tak naprawdę bardzo prosty w wykonaniu. Mam nadzieję, że film przypadnie Wam do gustu i jeżeli jesteście ciekawe, jak wykonać ten makijaż, jaki mam teraz na sobie, jaki miałam w poprzednich filmikach, to zapraszam dalej do oglądania. Zaczynam oczywiście od nałożenia bazy pod cienie. U mnie jest to ta kaszmir z Daxa. Nakładam ją na całą powierzchnię powieki ruchomej. I dalej będę przechodziła do nakładania cieni. Zaczynam od nałożenia złotego cienia na prawie całą powierzchnię powieki ruchomej, tak mniej więcej do 2/3 jej długości. Ja mam akurat cień z tej wielkiej palety Sephory i jest to taki złoty odcień, takiego żółtego typowego złota. Takim płaskim pędzelkiem języczkowym nakładam go, tak jak powiedziałam, na mniej więcej 2/3 długości ruchomej powieki od wewnętrznego kącika oka. Dalej troszeczkę mniejszym, również takim zbitym i języczkowym pędzelkiem będę nakładała taki miedziany cień. U mnie jest to również cień z tej palety seforowskiej i jest to coś takiego. Wydaje mi się, że zarówno to złoto, jak i tą miedź znajdziecie w Inglocie wśród tych pojedynczych cieni. I ten miedziany cień nakładam w samym zewnętrznym kąciku oka. Dalej biorę taki malutki pędzelek, kuleczkę, będę mieszała dwa cienie. Pierwszym cieniem będzie taki bardzo ciemny fiolet. Nie mam go akurat z takiej poczwórnej paletki z Avon, która się nazywa Purple Haze i to jest o ten odcień. I ten fiolet będę mieszała razem z brązem z Inglotu. I jest to odcień 327 matowy. Nakładam go mniej więcej w załamanie, troszeczkę może powyżej załamania powieki. Teraz biorę taki duży, puchaty pędzelek do rozcierania i takim bardzo neutralnym cieniem, również z Inglota, który ma numerek 357 matowy. Będę rozcierała ten ciemny, fioletowo-brązowy kolor ku górze, ku łukowi brwiowemu. Górna powieka jest już niemalże skończona. Teraz na dolną powiekę takim bardzo malutkim pędzelkiem. Najpierw wewnętrzny kącik i nam mniej więcej całą długość dolnej powieki będę nakładała taki bardzo jasny liliowy fioletowy cień, również z tej paletki z Avonu. Natomiast sam zewnętrzny kącik nałożę ten najciemniejszy cień, który mieszałam z brązem na górną powiekę. Teraz takim bardzo malutkim i precyzyjnym pędzelkiem wzdłuż górnej linii rzęs nałożę eyeliner. Nie będzie to co prawda jakaś taka mocno wyciągnięta i finezyjna kreska. Będzie to jedynie właśnie podkreślenie górnej linii rzęs i ja w tym celu użyję eyelinera z Essence w kolorze czarnym.
Teraz sobie jeszcze tylko na koniec wezmę taki bardzo malutki, precyzyjny pędzelek, podobny do tego, którym nakładałam miedziany cień i delikatnie rozetrę tą czarną kreskę linerową, żeby ta kreseczka miała takie miękkie przejście, nie bardzo się tak odznaczała od tej linii rzęs. Na sam koniec rzeczywiście wytuszuję rzęsy i ja tym razem używam tuszu z Rimmel Scandalize Volume Flash Mascara. I w ten sposób mój makijaż oka jest już skończony. Zapraszam Was teraz na makijaż całej twarzy. Zaczynam od nałożenia kremu BB na całą twarz. Ja ostatnio korektora pod oczy nie używam, bo po prostu nie potrzebuję. I teraz używam kremu BB z Skin Food Good Afternoon, brzoskwinia i zielona herbata. I do jego aplikacji używam takiej lateksowej gąbeczki. Ona nie jest brudna, tylko jest po prostu niedoprana, bo szamponem, który próbuję ostatnio odprać pędzle i po prostu gąbeczki nie radzi sobie z nimi. I tą gąbeczką aplikuję odrobinę produktu na całą twarz. Twarz przypodrowuję pudrem pyłkowym z Kobo i u mnie jest to odcień 102 Ivory i to jest coś takiego. Na policzki natomiast nakładam kulki brązujące z Oriflame i jest to odcień Natural Radiance. To jest coś takiego, to jeszcze była taka literka G, ale się starła. To jest taki odcień perełek. I ja je nakładam na swoje policzki. Na usta natomiast nałożę tylko taki pomadko-błyszczyk z Celi. Jest to kolor 606 tej serii Nude. To by było na tyle. Cały makijaż jest już skończony. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do komentowania i dodawania kciuków w górę. Subskrybujcie również mój kanał, zaglądajcie na mojego bloga, Facebooka, Instagram i Twittera. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!